Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na naszym zabójcy po 3 dniach nowego serwera S40. No i co, powiem wam szczerze, że tytuł jest adekwatny do tego, co się dzieje na serwerze. Nie chcę tutaj być jakiś koki i tak dalej, bo wiem, że na S39 sytuacja była bardzo podobna, ale przede wszystkim, gdy wejdziemy sobie w top 30, no to jak widzicie, totalna, póki co, tak jak mówię, dominacja naszej gildii. Tego szczerze mówiąc się nie spodziewałem. Tak więc, tak jak mówię, jeżeli chodzi o tytuł, to nie chodzi tutaj o mnie, a nic, tylko chodzi o gildię, bo naprawdę w tym top 30 dokładnie jeden jest dużo osób z naszej gildii, nie? Możemy pamiętać S39, które po 3 dniach i tam generalnie po tygodniu było podobne. Tam chyba na top 30 było z 20 osób z naszej gildii, teraz spadliśmy na top 2, więc to jeszcze nic nie oznacza, no ale po tych 3 dniach, jak widzicie, jesteśmy dość mocno do przodu. Zanim jednak przejdziemy do odcinka, chciałbym zaprosić was na stronę eneba.com, która mniej więcej co tydzień ma dla was nowe wyprzedaże, czyli gierki w naprawdę fajnych cenach. Jeżeli zarejestrujecie się z mojego reflinka, który jest w opisie tego filmu, to dostaniecie 1 euro na start, czyli około tam 4,50 do waszego zakupu. No i mam również dla was kodzik rabatowy Neutral, który daje wam 3% zniżki. Mogę wam teraz zaprezentować, jak go tutaj użyć. Możemy na przykład sobie wybrać New Worlda, o którym ostatnio mówiłem i w którego w wolnym czasie sobie pogrywam. Najtańsza cena, jaką tutaj mamy, to jest 159 zł, nie, 156 nawet, tu widzimy wyżej, czyli klikamy kup teraz. No i pytają nas, czy mamy jakiś kodzik rabatowy. Klikamy tutaj, wpisujemy neutral i jak widzicie, dostaniemy 3% zniżki do tego zakupu, więc myślę, że naprawdę warto i polecam. No i co? U mnie się pozmieniało. Widzieliście ostatni odcinek, który był bodajże w piątek, tam miałem chyba 10 level cały czas, bo biłem klaser, już nie pamiętam dokładnie. Teraz mamy 110, więc 100 leveli do przodu i na tym nie koniec. Dzisiaj sobie poklikamy lochy, dlatego że jak pewnie wiecie, na 110 levelu możemy odblokować nowy loch. Wyleci nam klucz tutaj ze zbrojowni i na pewno ten loch dalej sobie pociśniemy. Pokażę wam najciekawsze walki tak naprawdę, bo troszkę ich tu dla was zapisałem. Może nawet troszkę za dużo, no ale to tam przelecimy jakoś w miarę na szybko. Żeby wam zaprezentować, jak te pierwsze dni się prezentowały po prostu, jeżeli chodzi o naszą grę. No bo jak wiecie, nie miałem za bardzo czasu na nagrywanie, tak naprawdę wracałem do domu i tylko na szybko ogarniałem postać i tyle, i potem w niedzielę to samo. No i dzisiaj mam troszkę więcej czasu, więc okej, na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Jeżeli o to chodzi, to jest bardzo istotne, więc bardzo was o to proszę. Teraz zjeżdżacie na dół, kciuczka w górę zostawiacie. Oprócz tego subskrypcję z dzwoneczkiem, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i możecie wbijać czy to na Twitcha, czy na Discorda dla widzów. I jeszcze oprócz tego pamiętajcie o kodziku Neutral40, który jest ważny chyba do 17 października. Jeżeli dopiero zaczynacie grę na nowym serwerze, nie macie jeszcze 20 levela, to możecie go sobie użyć. Dostaniecie 200 klepsy, dyrgryfa na 2 tygodnie i nieśmiertelkę. Więc myślę, że jest to dość spoko opcja, nie? Zwłaszcza jeżeli na przykład gracie sobie free to play, no to ten gryf na pewno na start fajnym będzie boostem. Dobra, lecimy. Jak to wygląda top 30? Jak widzicie, mamy jeszcze wartę przez 11 minut, więc w tym czasie może wam pokażę po prostu, jak tutaj, jak to wyglądało, opowiem wam mniej więcej, no i zaraz sobie do tego klikania lochu kolejnego przejdziemy. Jak widzicie, Turor top 1, generalnie gracz serwera, można by powiedzieć, i top 1 zabójca w tym momencie, 220 level, więc no to już chyba nie muszę jakby mówić tego, no bo chyba każdy serwer praktycznie, czy to międzynarodowy, czy polski, no to Turor tutaj na starcie jest top 1 i tym razem jest tak samo. Jak widzicie, mamy jeszcze konia, który jest, nie wiem, czy masochistą, czy kim, oczywiście żartuję, no ale wybrał sobie Demon Huntera, którym bardzo ładnie cisnął. No i tak, po tym 3 dniu troszeczkę tych leveli 100 plus wpadło, czy tam 90, czy 85 i tak dalej. Jestem zadowolony, dlatego że mówiąc szczerze, w drugi dzień skończyłem na swoim koncie z levelem chyba 69 dokładnie. Jednego levela mi tam brakło do kolejnego klucza. W sumie tam miałem zwiada w lochach i w miarę on był do kliknięcia, ale już nie chciało mi się jakoś bardzo napinać, bo tak jak mówię, przeklikiwałem na szybko i szedłem od razu spać, bo wcześniej wstawałem w te 2 dni. W każdym razie 69 level dawał mi top 3 serwera pod względem levela, także po drugim dniu ten serwer nie wyglądał jakoś tam bardzo, powiedzmy, mocno, biorąc pod uwagę tam na przykład, nie wiem, W50, gdzie na W50 wydałem przez 3 dni chyba z 2 razy więcej grzybów niż tutaj, tak lekko. I na W50 byłem w okolicach top 100 i nadal się w tym top 100 utrzymuję tam plus minus. No a tutaj jak widzicie,
połowę mniej grzybów i to po tych 3 dniach. Levelem nie wiem, którym jesteśmy, tak szczerze, to możecie sobie sami spojrzeć. No są tu jakieś mocne Erhardo z wiadem, też widzę, że ładnie. 136, Kwikwa Kwo, też w ogóle Wiz, którego pozdrawiam, też tutaj gra zabójcą i też bardzo ładnie, 120 level. Mamy tu Dolana, Berka od nas z gildii, tu jakiś też Berek, jakieś druidy, tu Zebo, w ogóle 119 level, więc też nieźle. Klakson też w ogóle za zwiadowcą, też 124, więc ładnie tutaj niektórzy pocisnęli. No ja mówię, my jeszcze dzisiaj sobie na odcinku na pewno, znaczy nie powiem, że na pewno, ale mam nadzieję, że ten przynajmniej 120 level wbijemy. No ale tak jak mówię, po drugim dniu 69 level dawał mi top 3 serwera, jeżeli chodzi o level. Tak więc wczoraj się to troszeczkę pozmieniało i trochę tu ludzie pocisnęli, także z tego jestem zadowolony, no bo troszeczkę, można powiedzieć, większy mamy poziom tego serwera dzięki temu. No i po trzecim dniu skończyłem z levelem 109, to dosłownie z końcówką 109, i dzisiaj jeszcze nie robiłem awki ani nic, dokładnie zrobiłem sobie jedno środowisko, chyba to było światło, i to środowisko dało mi właśnie 110 level, dzięki czemu ten kluczyk będziemy mieli i będziemy mogli dalej pocisnąć. W tym momencie w lochach mam wszystko zamknięte oprócz świątyni zimnej krwi. Tu jak pamiętamy, jesteśmy na tej maszynie do zabijania, którą póki co raczej nie kliknę, więc po prostu sobie przeklikam pewnie ten loch, no i potem wrócimy do tej maszyny i spróbujemy ją po prostu kliknąć. Więc okej, tak to się prezentowało przez te 3 dni. Serwer, jak widzicie, po 3 dniach wygląda tak. Kogo tu jeszcze pominąłem? No jeżeli chodzi o zabójców, no to jest Turok, Kwikwa Kwo i jesteśmy my, tak? Zabójcy tutaj wiele osób nie wybrało. Jest troszkę paladynów, zauważyłem, chociaż nie, akurat wcześniej było ich więcej. Tu widzę, że Art&B, Novetic, Syntom, ale generalnie tak, paladynów wydawało mi się, że jest więcej, dobra, nieważne. No to póki co widzimy, że bardzo dużo zwiadowców, berków standardowo, no i druidów widzę, że też jest sporo, co w sumie ciekawe dość. Wojów mamy nie za wiele, magów mamy nie za wiele. Tak więc generalnie, no w sumie to takie dziwne, nie? W sensie zwiadowcę rozumiem, bo to jest bardzo przyjemna klasa, ale na przykład no tego druida, to tak, no może po prostu ludzie chcieli nim grać i też tutaj w tym top 30 póki co tych druidów jest sporo. Moje odczucia co do gry zabójcom. Jeszcze ciężko cokolwiek tu mówić, bo gramy dopiero 3 dni. Co? Przede wszystkim to, co zauważyłem na streamie, jest bardzo taki dziwny, można powiedzieć, błąd, że jeżeli mamy zabójcę, to jak zakładamy sobie w ten sposób albo klikamy wyposaż broń, to nam ciągle zamienia tą lewą stronę. Nie kładzie nam na tym wolnym slocie. Moim zdaniem powinno kłaść po prostu na wolnym slocie. Już kilka razy się przejechałem, że sprzedałem dobrą broń. Zamiast tego od razu to zauważyłem na streamie, kto był, ten wie, że trzeba tutaj dokładnie w to miejsce przerzucać, bo tak to nam zamienia tylko i wyłącznie tą lewą. Nie wiem, czemu tak jest, moim zdaniem to jest, mi to bardzo przeszkadza, nie? Może dlatego, że nigdy zabójcą nie grałem, no to się muszę przyzwyczaić. No i co? No bardzo przyjemna klasa, póki co nie odczułem tych dwóch broni, dlatego że no to był taki etap, gdzie każda broń jakami poleciała, czy to na wszystkie staty, czy na tam 3 staty, to po prostu ją brałem, bo była lepsza. Gemiki tak samo, no wykopanie gema w tym momencie to są 4 grzyby, skipnięcie go, więc również nie było to jakieś bardzo, można powiedzieć, męczące i kosztowne. Powiedzmy, sprawdzam tu, czy mi się nagrywa wszystko, ale widzę, że tak. Więc no, tak jak mówię, póki co nie odczułem, że to jest jakaś ciężka klasa, ale pewnie jak już będziemy mieli kopalnię na 10 poziomie, że te bronie będą miały większe znaczenie, no to na pewno to odczujemy. Ale jeżeli chodzi o lochy, to jest bardzo przyjemna, dlatego że mamy te uniki, więc bardzo, bardzo fajnie to nam idzie. I co? Mamy jeszcze 6 minut. Może wam tu na szybko pokażę. Pierwszy dzień chyba nie powiedziałem, skończyłem tam jakoś w okolicach 27 poziomu, więc to nie było jakieś tam wow. No ale też jakoś bardzo się nie napinaliśmy. Drugi dzień, tak jak mówię, 69 level, no i trzeci dzień 109. Tu mamy 67 i prawie 0,5% klasera, więc też myślę, że nieźle. Jeszcze dzisiaj przed awką troszeczkę go poszukam. Jeszcze też muszę sobie peciki połapać. I właśnie, jeżeli chodzi o takie rzeczy, no to tak, kibel odblokowaliśmy już wczoraj, co w sumie jestem zadowolony. Trzeci dzień myślę, że nie jest źle. Pamiętam, że chyba na magu, na W50, mimo że tych grzybów wydałem, tak jak mówię, 2 razy więcej dla porównania, to kto śledzi serię, ten wie, ale ja tak kojarzę, że chyba na 93 albo 4 levelu skończyłem, gdzie tutaj skończyliśmy na 109, no ale to jest właśnie ta magia uników, między innymi tutaj duch wulkanu, którego mam zapisanego, możemy sobie obejrzeć tą walkę duch wulkanu, który tak naprawdę przeszkodził mi, żeby dobić ten 95 level i lecieć sobie dalej właśnie na magu. No to tutaj spadł, można powiedzieć, że dość łatwo, no to jest wojownik, my jesteśmy, tak jak mówię, zabójcą, więc no te uniki naprawdę swoje robią, więc w sumie, no tak jak mówię, klasa przyjemna. Nie dziwię się, że dużo ludzi wybiera zwiadowcę, no bo jest równie przyjemna, jeszcze mniej kosztowna, bo po prostu, no jedną broń musimy znaleźć, nie? Z tym, że z tego, co
co wiem, po prostu zabójca jest tam jakoś delikatnie lepszy od zwiadowcy, tak? Słyszałem, że tam jakieś delikatnie większe obrażenia zadaje, czy coś takiego, dlatego też ludzie mówią, że generalnie pojawiają się takie opinie, że w late game'ie najlepsze klasy, jakie mogą być do PvP, to jest właśnie zabójca albo paladyn. Tak mówią co niektórzy. Czy to prawda, czy nie, nie mi oceniać, nie wiem, więc jakby po prostu sobie zagramy i zobaczymy. Więc tak wyglądało z tym duchem wulkanu, tak jak mówię, to był taki spory blok, tu jakiegoś upadłego mnicha zapisałem, ale w sumie to nie wiem po co, bo to nie był ani żaden ten, ani żaden boss, ani nic. Więc tak jak mówię, tak wygląda, jeżeli chodzi o gildię, to w tym topczy, tak jak mówię, no bardzo nam się tu póki co układa, jeżeli chodzi o naszą gildię, bardzo dużo osób ładnie ciśnie, natomiast jeżeli chodzi o inne gildie, które też się tu przewijają, to tak, Mors Mordę, widzę, że dużo osób od nich jest w top 30, wygląda na to, że to może być gildia top 2, na pewno będą walczyli o top 2, oczywiście ja mówię na ten moment, za miesiąc się może wszystko pozmieniać, żeby tam nikt nie myślał sobie. Mogą walczyć o top 2 z tym The Last Dance, czyli z gildią Mato, o której ja mówiłem chyba w piątkowym odcinku. No i jeszcze tu jakieś Imperium się przewija, ale tu widzę, że są 3 osoby z tego Imperium i chyba tyle. I tak to się... A nie, tu jeszcze jest, dobrze widzę, raz... A nie, to dobrze, to 3 chyba. Dobra, nieważne, jakoś nie widziałem te sorki. W każdym razie, tak jak mówię, no te 3 gildie, 4 gildie w zasadzie z nami są takie najmocniejsze, no i chyba tak póki co będzie. Tutaj mamy jeszcze jakąś Krystalów, ale to za bardzo ich nie widać w sumie w tym top 30. No trochę jest tych gildii, nie? Ale tak jak mówię, takie 4, czyli Imperium, chociaż Imperium troszkę mniej, mówię, no my, Mors Mordę i The Last Dance, to są takie gildie, które myślę, że będą jakąś tam topką tego serwera, przynajmniej na razie. No i top 30 po tych 3 dniach właśnie się prezentuje w taki sposób. Tu jak przewiniemy dalej, to też nas jest bardzo dużo. Od 32 do 40 jest nas w sumie... Tylko 3 osoby nie są od nas, więc no naprawdę ładnie, ładnie to wygląda. Póki co robimy sobie oczywiście wyprawy, wiadomo, żeby te procenciki nam wzrastały, jeżeli chodzi o expa i golda. No i tyle. Druga sprawa, tak jak mówię, kibelek odblokowaliśmy już wczoraj, a rękę tak samo już wczoraj odblokowaliśmy, więc w sumie jestem zadowolony, że w ten sposób nam to poszło, szczerze mówiąc, no bo tak jak mówię... dobra, tu sobie nic nie ulepszymy, razy 10 to w sumie tylko to, dobra, niech będzie na razie tak. Tak jak mówię, jestem zadowolony, że już trzeci dzień serwera mamy tą arenę, no bo wiemy, że jest ona naprawdę, naprawdę ważna. Mamy też przyspieszone siedzisko, dzisiaj sobie postaram przed kupcem zresetować, żeby sobie to siedzisko ozłocić, tylko muszę budzik ustawić jeszcze na telefonie, więc no, tak to po prostu wygląda. I trzecia sprawa, jaką odblokowaliśmy tego trzeciego dnia, to są pupilki. Tak jak mówię, wszystkie z nocy już mam połapane, póki co mi zostały w dzień. No i w dzień mam tych pupili naprawdę sporo, bo muszę tak, siorba, tutaj dzinkę już karmię, tu musimy ponika złapać, czompa już karmię, no i w wodzie kroksa też już karmię, więc w sumie 2 pupile jeszcze są mi potrzebne i jak widzicie mam sporo jedzonek do nich odłożonych, tu jest światło znowu 7 jedzonek, także wygląda na to, że światło będzie dość mocne przynajmniej na razie, co nas cieszy, no bo oczywiście jesteśmy klasą na zręczność. No i okej, lożki to pokazywałem, jak wygląda twierdza, twierdza was może ciekawić. Póki co wygląda to tak, już od wczoraj zaczęli nam tutaj dawać surki, więc to jest git, nie mam żadnych kontr, jeżeli ktoś by chciał kontry, ja póki co mam eko 6-6, to może się do mnie odezwać tutaj w gierce, nie mam jakiegoś dużego spamu, więc pewnie odpiszę, bo póki co no to różnie, różnie, naprawdę ludzie dają no różne ilości, tak jak mówię, niektórzy dają po 3-4 tysiące tego drewna, no a niektórzy, tak jak teraz widzicie, dali go jakiś 1000, więc no, no ale powoli, powoli tu idziemy, twierdza nam się buduje na 9. Pewnie to dzisiaj przed kręceniem kółkiem skipnę, żeby już na kolejną, no bo teraz będziemy chcieli, wiadomo, raszować te podziemia i zdobyć je jak najszybciej. Tu mamy akademię na 7, skarbiec 5, eko 6-6, kwatery 8, więc po prostu tak to wygląda. No mówię, z córkami był problem, bo nie dawali nam z ataków jeszcze ich, ale teraz już od wczoraj tam jakoś koło północy dają, więc już można powoli te córki sobie klepać. Gildyjkę wam pokazałem, wygląda w tym momencie tak. No i chyba tyle, jeżeli chodzi o takie omówienie. I akurat za minutkę kończy nam się tutaj warta, więc myślę, że na spokojnie sobie ten kluczyk już możemy zacząć szukać. Ile mi tu w ogóle dają bronie? 218, czyli tak jak mówię, 222 i 218. Zobaczmy inne jakieś, jak to tu wygląda. Tu mamy 224, więc plus 2 w teorii, albo plus 6. O, tu w ogóle nawet nie widziałem, że mi pokazuje i lewą i prawą stronę, czyli te dwie bronie, to akurat git. No ale mówię, bronie mam w miarę świeże, więc myślę, że nie ma totalnie co
sobie tutaj zaprzątać póki co głowy jakimś przebieraniem, tylko po prostu szukamy tego klucza, który no coś tam nie chce lecieć, ale dobra, teraz poleciał, trochę grzybów na rolowanie poszło, no ale okej, niech będzie. No i zaraz lecimy do tego lożku. Tak myślę, ale chyba wszystko wam pokazałem, nie? Wszystko wam powiedziałem, jak to wygląda. Tu tych lochów mamy sporo zapisanych, ale to jeszcze, tak jak mówię, może na koniec odcinka wam popokazuję. Warta nam się skończyła, miałem ją na godzinkę tylko ustawioną i lecimy. Tu jakieś gemiki jeszcze mam odłożone, tu już nie lecą same duże niestety, ale to tam trudno. Zaczynamy. Myślę, że ten loch bez większych problemów będzie nam padał, chociaż tu jak widzimy pierwszy kolega postawił jakiś opór, ten tak samo, ale no bez większych problemów mimo wszystko. Tu mamy jakieś rękawice, które dobre są do kociołka, ale nie będziemy ich na razie dawać do kociołka, niestety na wszystkie staty, więc dobra, póki co nieważne. Tu nam kolejny padł, jak widzicie zbugowało nam się i teraz mamy wielką stopę, która również nam padła. No i okej, mamy jakiś hełmik za 15 tysięcy, więc sporo, ale w sumie ja go rozmontuję, dlaczego by nie. I tutaj mamy jakieś rękawice, które też nie są jakieś wybitne, więc damy je na bok. To wiadomo się przyda do kibla, za tydzień mamy weekend epicki, więc jakieś tam zapasy się zrobi, no ale mimo wszystko wiecie jak to wygląda. Dobra, kolejny nam padł, teraz mamy Don Capisciego, Don Capisci to jest wojownik, więc również powinien nam paść. No właśnie w ten sposób to wygląda, ten nam padł za jednego grzyba, mamy jakiś pasek na trzy cechy, więc jak najbardziej go wymienimy i od razu wrzucimy sobie do niego lepszy klejnot, bo takowy tutaj mamy odłożony, natomiast ten weźmiemy sobie na bok. Dobra, i lecimy dalej, teraz mamy ósmego, to jest zajączek, który nam pewnie padnie i mamy jakiś wisior od razu. Czy to będzie na trzy staty? No nie, niestety nie, jest na 5. Minus 14 nam tylko zabiera tych trzech podstawowych, ale chyba na razie go sobie olejemy. Ten gemik szczerze to mogę sprzedać, bo i tak w razie czego wykopiemy, a tutaj epic myślę, że jest bardziej istotny. No i dobra, teraz mamy Banshee. Banshee to jest mag. No i zobaczmy, największy problem oczywiście, jeżeli chodzi o tego zabójcę, no to jest z magami. Z magami jest ten problem duży, dlatego że, no wiadomo, nie oszukamy unikami ani nic takiego, więc tutaj czyste obrażenia muszą wejść, dlatego też na przykład w drugi dzień bardzo się tam zatrzymałem na meduzie. Ostatecznie ją pokonałem, ale już nie miałem awki, żeby tam dalej coś móc kombinować, żeby ten 70 level jakoś dobić, więc tak jak mówię, no jeżeli chodzi o meduzę, to był problem. Wczoraj chyba też na jakimś magu się zatrzymałem, chociaż nie, wczoraj to tak nie bardzo. Wczoraj to dopiero ta maszyna do zabijania mi postawiła tutaj dość taki duży opór, można by powiedzieć. No ale co z tego, co zrobić, skoro niestety, no tak to wygląda, nie? Jeżeli chodzi o tego zabójcę, że tutaj magami, magów tak łatwo nie przeklikamy. Mam trochę golda odłożonego, możemy sobie kliknąć o coś do statystyk. Tu mi od razu misję dnia zrobiło, no i dobra, no i poklikamy dalej. Zobaczymy, czy w ogóle coś tutaj jesteśmy w stanie, czy może warto by było już jakiejś broni poszukać, bo tych leveli troszkę wbiliśmy jednak, jakby nie patrzeć, więc wydaje mi się, że tej broni, ta broń by nam na pewno dała, nawet jakbyśmy znaleźli jakieś na zręczność czy coś takiego, to na pewno te bronie coś tam by pomogły, ale dobra, no na razie możemy ją delikatnie, tą Banshee, poklikać, zobaczymy jak to nam wyjdzie. 65 tysięcy tam było, no powiem wam szczerze, jak przeklikamy Banshee, to potem mamy ten nasz, to nasze odbicie lustrzane, więc to na pewno nam padnie łatwo, no i będziemy mieli, tak jak mówiłem, okolice 120 levela, więc ładnie to pójdzie. Dużo epików nam nie poleciało, nad czym ubolewam, ale dobra, padła, super, mamy 119 level, więc jest w miarę git. Teraz to dajemy do rozmontowania, żeby w sumie to wiecie co, ja tutaj mogę na przykład to wrzucić, niech już będzie i sobie również dam do rozmontowania, żeby już mieć dzisiaj z głowy kibel, ok. No i dobra, i lecimy dalej, teraz mamy dziesiątkę, no i teraz walczymy z neutralem, z moim odbiciem lustrzanym. Okej, okay, kurde, ten neutral nam dał bardzo, bardzo małe expa, ale to jest spowodowane tym, że po prostu, bo to jest odbicie lustrzane, czyli on miał 119 level. Dobra, to nawet się nie spodziewałem, myślałem, że on więcej daje. No ale okej, okay, mniejsza z tym, wyleciały nam jakieś rękawice z niego. No i okej, okay, mamy ten level 119, tu możemy sobie zapisać, tą Banshee sobie zapiszemy, w sumie pokażę wam, bo z tymi magami walki mogą być ciekawe. No i okej, okay, teraz to wygląda tak, że została nam tylko ta maszyna do zabijania, której póki co raczej nie ubijemy, więc dobrze by było znaleźć sobie jakieś bronie, nowe bronie, na zręczność oczywiście, które jak widzicie dają nam już plus 24 i plus 28, więc może jeżeli byśmy jakąś broń znaleźli, to ta maszyna byłaby do ubicia. Na pewno warto by było też znaleźć sobie po prostu pety, których nam brakuje, bo to też będzie jakieś tam dodatkowa statystyka, no ale jak widzicie ja za bardzo tego nie chcę robić, gdyż szkoda mi jawki po prostu, nie? Tak to zawsze ten level większy się wbije, coś tam się pokmini. Dobra, jak widzicie mamy
zręczność 228 i plus 26, jeżeli chodzi o drugą broń, więc to jak najbardziej sobie podmienimy i wrzucimy tu jakiś krajnot na HP. Tej zręczności teraz będziemy mieli sporo w sumie, ale dobra, najpierw poszukamy... i zobaczcie, mamy jakąś broń epicką, co ciekawe, to w sumie możemy do kociołka dać, żeby mieć trochę golda, żeby nie robić awki, niech będzie. No i plus 24 na 3 staty, w sumie wydaje mi się, że jak najbardziej git, tylko teraz tak, będziemy chyba musieli odzyskać ten klej, no to nie jest 115, więc nie za wiele, to może lepiej by było odzyskać po prostu ten, który nam daje 130, z tym, że właśnie czy jest sens coś takiego robić, czy wrzucić na zręczność, nie, no chyba jest sens, bo tutaj dostaliśmy broń na samą zręczność, więc to na pewno, żeby to w miarę jakoś zrównoważyć, bo wcześniejszy rozkład gemów, jaki miałem, wydawał mi się najlepszy do lochów, jaki był, no i okej, lecimy dalej, no i zobaczmy, czy tą maszynę jesteśmy w stanie ubić. Może zanim w ogóle to zrobimy, to ja się tu zaloguję na szybko na SF Toolsy, czyli mnie pewnie zaraz wyloguje z mojego konta i sprawdzimy sobie po prostu procenty, bo jeżeli mamy na przykład not possible, no to będę musiał jeszcze coś kombinować, natomiast jeżeli mamy już jakieś tam fajniejsze procenty, no to po prostu będziemy starali się tą maszynę ubić. No jak wiemy, maszyna jest dość dużym problemem dla nas mimo wszystko, więc no standardowo to na każdy, chyba tylko na berserku ta maszyna to nie jest problem, no bo jednak sami wiemy, jak to wygląda. Dobra, na maszynę mamy 0,30 setnych, czyli sporo, w zasadzie sporo, jakby nie patrzeć, jest to dość dużo. Mamy też trochę golda, którego ja już mogę w sumie wrzucić tutaj w HP, niech będzie, dlatego że i tak już nic nie będziemy tu póki co wymieniać. Bronie mamy w miarę świeże, teraz jeszcze pewnie te procenty delikatnie nam wzrosły. No i co, nie pozostaje nam nic innego do roboty, tylko po prostu ją klikać. To jest w teorii 0,30%. Ale jeżeli tu jakoś powinno to pójść po prostu łatwo, nie? Powinniśmy nie wydać na nim nie wiadomo ile grzybów, dlatego że po prostu tutaj wystarczą jakieś krytyki, ona żeby nam nie biła. Ona też nie ma jakoś tam bardzo dużo HP, tam widzieliśmy kilka prób, było takich można powiedzieć bliższych. Już mamy w ogóle 20 minut nagrania, no i dokładnie, zobaczcie, 0,30%, wydaliśmy na nią nie wiem ile, ze 30 grzybów. No i udało się pokonać i mamy teraz wieżę, która nam odblokuje, dobra, to sobie damy tu, wieżę, która nam odblokuje kluczyk do podziemi, z tego co się nie, jeżeli się dobrze orientuję, wieża nam się odblokowała, musiałem się przelogować. No i dokładnie, mamy pachołki możemy w sumie ubierać powolutku. Tu coś ma, aha, to jest dla wojownika, no tak, bo przecież ja mam bronię dla wojownika, zapomniałem totalnie. Mogę sobie tą kunegundę naszą póki co wyposażyć w to co mamy, tylko i wyłącznie po to, żeby zrobić sobie więcej miejsca. No i teraz zobaczcie, że możemy, tylko że nie teraz, tylko zaraz, no nie, niestety nie, zaraz tu sobie wykopiemy od razu kluczyk do podziemi, bo powinien nam wypaść, żeby już mieć tornadko. No nie, to jest niestety klejnot na klejnot na HP. Klejnoty sobie zostawimy, bo one mimo, że są małe, to nie są wcale takie złe, więc mogą być, żeby potem nie musieć odzyskiwać. Ale kurde, czemu nam ten klucz nie leci? To jestem w sumie ciekawy, dlaczego to wygląda tak, że powinien w miarę szybko polecieć, nie? Ja tu mam już niby wszystko zrobione, wieża odblokowana, teraz dobrze jest ten klucz wykopać, bo wiadomo, że jak mamy kopalnię 10, no to kosztuje to więcej surek i generalnie więcej czasu ten skip, więc pierwszy level kopalni może być jak najbardziej, żeby ten kluczyk dostać. No ale zobaczcie, że kurde, jakiegoś tutaj mamy pecha, bo ten kluczyk nam nie leci. Nie mam pojęcia dlaczego, czy ja coś źle pamiętam, czy o co chodzi. No ale poczekajcie, jeszcze może trochę pokopiemy. Przy okazji nam troszkę tych gemów się tutaj, o już w sumie, no nie no, golda to jeszcze mam sporo. Jeżeli byśmy go nie mogli wykopać przez dłuższy okres czasu, to ja poszukam. No ale no, na 99% jestem pewien, że ten kluczyk powinien nam polecieć właśnie teraz. Wieża jest odblokowana, więc w teorii wszystko spełniamy, co powinniśmy mieć. Kostki nam się już w ogóle odblokowały, to też jest jak najbardziej git, już się dzisiaj przydadzą. No ale właśnie, czemu nam to nie leci? To jestem w sumie zaciekawiony. Tu mamy twierdzę postępnego czerepu odblokowaną. Dobra, tu mamy jakiś na wytrzymałość, więc na razie niech będzie. I lecimy dalej. Jak to tu wygląda? No nie leci ten klucz. Dobra, wiecie co? Może ja na szybko po prostu sprawdzę, czy na pewno tak to działa, jak działa. Ten odcinek będzie dłuższy, ale chyba to taka git rekompensata, przez to, że tych odcinków nie było przez jakiś okres czasu. No i dobra, mamy tutaj, wejdę sobie może na naszą tawernę, czyli na Discordzika, z którego się wszystkiego powinniśmy w teorii dowiedzieć. Aha, dobra, ja potrzebuję
Potrzebuję levela 125, żeby ten, czyli zmarnowałem trochę kopania, no ale dobra, mniejsza z tym, troszkę tutaj podbiliśmy sobie dzięki temu, w sensie dostaliśmy trochę gemiku, więc okej, to kopanie nie jest jakieś tam wcale bardzo, bardzo kosztowne, więc myślę, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, czyli okej, potrzebujemy po prostu levela 125, który myślę, że dosłownie za chwilkę wbijemy, także okej, pierwszy pokonany, drugi to też jest jakiś wojownik, więc też go powinniśmy pokonać, no właśnie to jest to, że leci to bardzo, bardzo sprawnie, jeżeli chodzi o te lożki. Teraz mamy znowu wojownika postępnego trzerepu, on znowu nam powinien w miarę szybko polecieć. No i teraz dobijamy ten 125 level i będziemy mogli dalej tutaj się bawić. No i jak widzicie, nawet nie potrzeba nam weekendu epickiego. Oczywiście z weekendem epickim szłoby to o wiele sprawniej, jakbyśmy wymienili te itemy na nowe epickie i tak dalej. Nie musieli się opierać tylko na tym, co nam dropnie, albo na zwykłych broniach. No ale i tak, jak sami widzicie, leci to naprawdę nieźle. Dobra, mamy 126 level. No jak widzicie, teraz już od razu ten kluczyk nam poleciał, no i mamy od razu strefę mroku, tutaj cyk i mamy tornadko, które na początku będzie bardzo na łatwo padało, ja te itemki od razu będę sprzedawał, w sumie to mogę, dobra, rozmontuję tutaj ile nam potrzeba, to sobie zrobimy tak, ja tu w zasadzie mogę jeszcze na przykład o te buciki wrzucić tu, no i dobra, i na razie lecimy dalej, tego jeszcze nie ruszymy, no to jest jakby oczywiste, tylko że właśnie problem, aha, tu nawet nie brakuje nam miejsca, tylko po prostu coś tam nieciekawego się zadziewa, można by powiedzieć, jakieś błędy. Zobaczymy, ile my tu jesteśmy w stanie wbić, jeżeli chodzi o to tornado, bo naprawdę to nam da dużo golda i dzięki temu też łatwiej będzie nam po prostu cisnąć dalej. Tu mamy jakąś klatę, klaty jeszcze nie mamy, więc możemy sobie wrzucić na naszą Kunegundę. No dużo się dzieje, nie? Dużo się dzieje. To jest, można by powiedzieć, taki odcineczek, gdzie troszeczkę nadrabiamy ten weekend, gdzie nie było żadnych odcinków. Jak widzicie, to możemy do kociołka wrzucać dużo tych itemów, leci dużo też golda, już mamy 300 tysięcy, więc warto to tornado naprawdę kliknąć. Wiem, że niektórzy stosują taką metodę, żeby to sobie po prostu zostawić na jakieś tam, o, tu już jakieś zaczyna nam problemy, można by powiedzieć, ale lecimy dalej. Dużo osób zostawia to tornado, żeby te itemki po prostu oddawać do wiedźmy, no ale myślę, że na tym etapie jeszcze to się mija z celem, dlatego że te itemki nie są wcale tam jakieś bardzo drogie, no a na pewno pomogą dalszy level nam wbijać. Dobra, mamy 128, 500 tysięcy już i lecimy dalej. Jak będziemy mieli taki jakiś blok większy, teraz mamy na przykład maga, no ale dobra, on padł w miarę szybko, teraz kolejny mag, jak widzicie, też raczej powinien nam paść w miarę szybko, dokładnie. Skrzydlaty demon to jest kolejny mag, dobra, tu widzę, że jakaś seria magów, także niezbyt to przychylne, jeżeli chodzi o naszą postać. No ale to nic i lecimy dalej. Teraz mamy Hognika, już prawie 130 level. No ładnie nam to idzie, musicie przyznać, w miarę sprawnie. Teraz mamy jakiegoś wojownika kretuna, który padł, kolejny wojownik. No i tu już widzę, że powolutku zaczynają się jakieś bloki, przynajmniej na razie, więc w sumie dobra, odpuścimy klikanie tego, lecimy dalej. Mamy teraz tak, dużo golda, więc tak jak mówię, wrzucimy to w statystyki, żeby to jakoś w miarę wyglądało. Niedługo też będziemy musieli bronię wymienić, ale bronię to ja może wymienię dopiero, jak będziemy mieli jakiegoś na przykład maga w lochach, nie? No bo wtedy to wiadomo, że te bronie lepsze będą na pewno bardzo, bardzo potrzebne. Także ja sobie tak gdzieś ze 100 koła, powiedzmy, zostawię w razie czego na jakieś itemki do kupienia. Tu jeszcze mamy to. No ale zobaczcie, że też nam za bardzo epiki nie lecą. To też w sumie szkoda. No ale co poradzić? Jakby z tych lochów jakieś lepsze poleciały, no to byłbym na pewno bardzo, bardzo zadowolony. Dobra, tutaj mamy już prawie 800 w podstawie. Tak jak mówiłem, ze 100 koła sobie zostawię, czyli cyk i cyk. Powiedzmy, że tyle. Mamy 790. No i okej, tu się jeszcze w razie czego przeloguję i lecimy dalej. Mamy teraz nocnego trolla. Nocny troll, który jest wojownikiem, też powinien siąść, powinien nam dać chyba coś około 130 levela, tak mi się przynajmniej wydaje. W tej twierdzy w ogóle chyba tylko jeden przeciwnik to jest mag, więc tak coś kojarzę, nie wiem czy słusznie, czy też nie, no ale mniejsza z tym, póki co zobaczymy, jak z tym nocnym trolem nam pójdzie, bo myślałem, że on w sumie łatwiej padnie, a to jak widzimy, jakieś problemy się dzieją niestety, no ale okej, mniejsza z tym, zobaczmy, czy ten nocny troll to jest przeciwnik, którego jesteśmy w stanie kliknąć, czy może jednak te bronie już w tym momencie warto wymienić, bo może też tak być, że po prostu, a dobra, padł i dostaliśmy jakąś broń, tak jak mówiłem, 130 level, inteligencja, szczęście, tu mamy plus 12, no bardzo nas to nie ciekawi, więc lecimy dalej. Kogo teraz mamy? Teraz mamy panterę, pantera to jest zwiadowca,
handlowca, więc też chyba ją jeszcze klikniemy. No ja chcę, tak jak mówię, jak najwięcej po prostu zrobić tych lochów, żeby na jak najwyższym poziomie poszukać tych broni, żeby już to mieć w miarę, powiedzmy, z głowy, nie? No wiecie, o co chodzi. Dobra, no klikamy tą panterkę. Może też nam się uda. W sumie to nie wiem, czy wam te lochy pokazywać, bo już mamy pół godziny odcinka. Tu jeszcze myślę, że troszkę porobimy jednak mimo wszystko dzisiaj. No a te lożki przeglądać to też troszeczkę jeszcze niestety nam zejdzie, więc nie mam pojęcia. No ale dobra, tą panterę jeszcze popróbujemy, może jeszcze z 15 prób. Jeżeli siądzie, to super, jeżeli nie, to poszukamy po prostu czegoś na zmianę. No przede wszystkim tej broni. Okej, zobaczmy ile nam tu leci. Plus 16, plus 18, to wcale to nie jest jakaś super broń. Tu mamy tak samo, bardzo fajny rozrzut swoją drogą, 371 górny i na zręczność, no to tą broń sobie kupujemy i wymieniamy ją na przykład za, no ten rozrzut jest fajny, więc ona powinna iść w teorii na prawo, zrobimy jej miejsce na klejn, oddamy jej ten na HP 151 i dobra, ta niech sobie na razie tutaj będzie i szukamy jeszcze jednej, ta jest na wytrzymałej znowu, ale rozrzut jest średni, szukamy dalej, tu mamy na siłę, tu mamy wytrzymałość, szczęście, w sumie dwie bronie na zręczność by nam się przydały, bo biorąc pod uwagę, że teraz mamy tą panterę, no ona jest zwiadowcą. Dobra, tu mam jakiś pasek, zobaczcie, trochę golda nam niestety poszło, ale dobra, to sprzedamy. Pasek, który nam się przydał od razu do klaserka, więc to jest jak najbardziej git, więc mogliśmy go kupić. Szukamy dalej, tu mamy na wytrzymał, o zobaczcie, plus 26, więc to jest bardzo fajny rozrzut, no i na wytrzymałość. No i teraz czy my zrobimy coś takiego, że po prostu wrzucimy sobie po prostu gemik do niej na zręczność może? No i to powinno jakoś tam w miarę ze sobą funkcjonować, tylko musimy zamienić, bo tu jest lepszy rozrzut. Niby ludzie mówią, że lepszy rozrzut powinien być po prawej stronie, także ja się ich słucham, nie wiem czy to słusznie czy nie. No, ja w ogóle wrzuciłem mały klejnot, a tu mam większe. Dobra, no to mniejsza z tym. Szukamy tutaj sobie dalej. Nie, już po prostu lecimy do tej pantery. No i próbujemy tą panterę ubić. No mamy bronie lepsze, mamy chyba zręczności troszkę więcej. Tak mi się wydaje. No a tutaj największą robotę, którą zrobi, no to mam nadzieję, że ten rozrzut plus oczywiście uniki. No myślałem szczerze, że ta pantera będzie łatwiejsza do ubicia, a tutaj zobaczcie sami, że dość duży problem się pojawił, jeżeli o nią chodzi, i troszeczkę nas tu mimo wszystko zablokowała, czego się szczerze mówiąc nie spodziewałem. No ale okej, lecimy dalej, zobaczymy jak z tą panterą tutaj nam się uda. Jeżeli ta pantera by nie padła, no tam było 200 tysięcy, czyli bardzo, bardzo bliskie próby. Może ja faktycznie, chociaż nie, no rozrzut tych gemów i tak dalej mam niby dobry, tych statystyk, żeby to w miarę padało. Nie mam ani za dużo HP, ani tam zręczności za dużo. Dobra, no udało się. Potrzeba było po prostu troszeczkę szczęścia. Tu możemy od razu do kociołka to wrzucić i lecimy dalej. Teraz mamy ludojada. Ludojada, który również jest zwiadowcą, jak sami możecie zauważyć. 4400 zręczności, 230 level, więc no ciężko z nim może być, tak samo jak i z tą panterą. No ale może wiecie co, zanim ja pójdę do tego ludojada i tutaj się będę powiedzmy z nim męczył, to może jeszcze trochę tego tornada. My tego tornada nie zrobimy jakoś tam bardzo dużo jeszcze, bo tutaj już zaczną się ciężcy przeciwnicy. W sumie to ja te itemy, które lecą z tornada, to oprócz sprzedawania to powinienem dawać też tym naszym pachołkom. Na przykład tutaj mamy coś na zręczność i szczęście, Kunegunda tego nie ma, no to może być. Broń dla wojownika jakąś mamy, więc tą sprzedamy. No i lecimy dalej, to też wiadomo, że się im przyda, chociaż i tak wydaje mi się, że jakoś, no i tak na razie póki co nic nie ruszymy, za tydzień będzie weekend epicki, więc może na tym weekendzie epickim coś tam delikatnie tych pachołków poubieramy, chociaż wiecie jaki jest mój styl gry, ja za bardzo się na tym nie skupiam na początku grunt, żeby tutaj reszta miała jakieś fajne, w sensie inaczej, żebym ja miał jakieś fajne itemki, potem dla reszty się podrobi z jakiś wiersz, stref mroku, no i jakoś to będzie lecieć, więc w sumie nie, dobra, bo i tak bym musiał to przez kibel puszczać, to już wolę to sprzedawać i po prostu mieć więcej golda w swoje statystyki, niech tak to wygląda. Mamy teraz jakiegoś zwiadowcę, który zobaczcie, że już nawet zwiadowca w tornadzie nam stawia opór, w teorii nie powinien, bo zwiadowca to nie jest tam jakiś mocny rywal zazwyczaj, jeżeli chodzi o tornado, więc no jak sami widzimy, dochodzimy powoli do tego top na ten moment, co możemy dobić. Bronie mamy w miarę świeże, więc no dobra, 200 koła jeszcze mamy, jeżeli chodzi o golda, więc też na pewno troszkę nam to pomoże. Zaraz wrzucimy to właśnie w te statystyki, no i po prostu polecimy do tej twierdzy, zobaczymy, jeszcze może coś klikniemy, a jak nie, no to się zatrzymamy na tym 133 levelu. Zaczynaliśmy dzisiaj od 110, więc i tak wydaje mi się, że jeżeli chodzi o progres, no to jest on naprawdę, naprawdę duży i w sumie nie spodziewałem się, że ten odcinek tak wyjdzie.
No ale wyszedł w miarę tutaj spoko. Dobra, rosiczka leśna, zobaczmy jak z nią tu pójdzie, chociaż widzę, że już przeważnie nawet do połowy nie schodzimy. To jest wojownik, więc pewnie jakimiś unikami byśmy ją oszukali, no ale mniejsza z tym. Dobra, tu mamy 790, dobijemy sobie do 800, jeżeli chodzi o podstawę. Póki co statystyki tak rozkładam, jeżeli chodzi o te boczne, to w zasadzie mogę coś tam im delikatnie podbić, tylko że nie wiem za bardzo ile w tym momencie, no ale tutaj tą inteligencję na pewno też na jakiś magów się przyda, może troszeczkę szczęście jeszcze podbijemy, na razie tak delikatnie, żeby było. Szczęście mamy w sumie 355, więc sporo, ale może dobijemy do jakichś 400, żeby było w miarę git, no i polecimy sobie, tak jak mówię, póki co w to HP. Mamy już prawie 4000 zręczności i mamy prawie 3000 wytrzymałości, więc wydaje mi się, że statystyki są w miarę ok. Zaraz tutaj po tym klikaniu jeszcze sprawdzimy, jak to wygląda, jeżeli chodzi o nasz tutaj, to już w sumie przesadziłem, o nasz level względem oczywiście innych postaci na tym serwerze. Matka, jak mi się włosy dziwnie ułożyły od tego klikania. Ok, lecimy, tu już nie wymieniamy żadnych broni, więc póki co golda nie musimy zostać. Jak to w tym momencie wygląda? Erhardo 136 level, koń 135, więc jesteśmy na dobrej drodze, żeby to do top 2 levela sobie tutaj dążyć, więc okej, próbujemy. W sumie to musimy tylko tą twierdzę jeszcze pokonać, tego ludojada, i chyba to już, chociaż nie, no twierdza nam da 135 level, więc jeszcze dobrze by było dwa lochy po prostu pokonać, no i wtedy na pewno już będziemy mieli top 2 level na serwerze, co jest w miarę fajnym wynikiem. No i powiem wam, że co, no przyjemnie, tak jak mówiłem, się gra tym zabójcom, po graniu jakimiś paladynami, wojownikami, czy też magiem na W50, który nie był jakiś tam, magowie wiadomo, nie są jacyś super w lochach, no to jednak fajnie dość przejść na taką klasę, która z tymi lochami sobie w miarę łatwo radzi. No ale okej, zobaczmy, jak tu z tym ludojadem pójdzie. Tą panterę również tam mieliśmy problemy, żeby ją pokonać. No a teraz jeżeli chodzi o ludojada, no to też stawię jakiś opór. No poklikamy go jeszcze trochę, ale widzę, że tu już powoli do maksimum, jakie możemy póki co wbić. W sensie, no wiadomo, dalej by jeszcze szło, ale tutaj też problem jest to, że na przykład te bronie mamy zwykłe, zamiast epickich itemki też już mamy dość stare. Niektóre epickie, dobrze by było co niektóre wymienić, z tym, że no szkoda mi póki co na jakieś zwykłe wymieniać, nie? Jak już mam te epickie, no to póki co trzymam, póki mam. Stąd też właśnie wygląda to tak, że tego lochu za bardzo nie możemy tutaj kliknąć. No ale ja wierzę, mimo wszystko wierzę dokładnie, że uda nam się ten loch pokonać i mamy 135 level, prawie 136. Oprócz tego mamy tutaj, no nie, nic nie mamy w sumie, poleciało nam jakiś tam troszeczkę golda, więc dobijemy do 800 tej wytrzymałości w podstawie, żeby to było. No i mamy bagiennego dragora. Okej, bagienny dragor, czy on jest, jesteśmy go w stanie ubić? To jest mag i to jest, tak jak mówiłem, chyba jedyny mag, którego mamy w tym lochu, więc w sumie zobaczymy, czy mamy na niego jakieś szanse, czy jest warto coś tu próbować, czy może już na ten moment po prostu się wstrzymamy i damy sobie spokój. Poczekajcie, wejdziemy na szybko w statystyki, tutaj się zalogujemy na SF Toolsy i zobaczymy, no bo jeżeli szanse będą mniej więcej takie jak na maszynę, no to jeszcze popróbujemy, a jeżeli szanse będą mniejsze, no to po prostu damy sobie spokój i może na dniach po prostu coś tam jeszcze z tego zabójcy nagram. A nie, czekajcie. O, not possible, a co ciekawe, na cyrk grozy mam 0,02%. Dobra, no to tutaj nawet jakbym jakieś bronie pozmieniał czy coś, to i tak ta szansa by nie była zbyt duża, jeżeli chodzi o tego maga, więc wydaje mi się, że póki co się wstrzymujemy. Mamy 135 level, dobijemy 136, więc będziemy na równi tutaj z Erhardo, jeżeli chodzi o, no chociaż może kurde jeszcze jakiś by nam tutaj wpadł, jeżeli chodzi o tornado, żeby tak dobić z tych lochów i potem już sobie lecieć na awce, to by było na pewno spoko, z tym, że właśnie czy nam się to uda, to też jest dość ciekawa sprawa, czy ta rosiczka by nam padła. No tu już też, tak jak mówię, jesteśmy praktycznie na samej, dobra, no ona jeszcze padła, na samej górze, jeżeli chodzi o to tornado. Już patrzcie, jak na początku to szło, jak teraz, że z każdym praktycznie przeciwnikiem się tu musimy męczyć, niestety. A w ogóle zobaczmy, jak to tu, a nie, jeszcze nie mam za bardzo rycerzy, no ale niech będzie, że jakieś ataki porobimy póki co, tu sobie odbierzemy z tej akademii, no i okej, lecimy tu dalej, tu mamy znowu tego wojownika, ale zobaczcie, no jeżeli on by padł, to byśmy dobili już ten okrągły 136 level, już by było w miarę git. Przypominam, że jeszcze dzisiaj w ogóle nie ruszyłem awki, więc to też jest na pewno na duży plus.
Ile tu odcinek? 38 minut, Boże, ale długi, no ale okej, okay. Myślę, że jesteście usatysfakcjonowani z takiego czegoś. Dobra, mniejsza z tym, już się tu nie będziemy napinać, trudno. Chyba wszystko, jesteśmy teraz na tym magu, tak jak mówię, tego maga póki co nie ruszymy. Połapę sobie tutaj zaraz pupilki, których mi brakuje z dnia. No i powolutku będziemy dalej na tym zwiadowcy, tym zabójcy, przepraszam, sobie cisnąć, ale wydaje mi się, że i tak w miarę udało nam się fajnie tutaj polecieć, także okej, chyba tyle, co ja wam mogę jeszcze pokazać, no tych lochów mam trochę zapisanych, ale czy ja wam chcę, was chcę tym męczyć. Książę Ciemności, tu był 30 level, udało nam się go pokonać, to jest w ogóle pierwszy boss w tym lochu, te walki nie będą jakieś ciekawe, no bo wiadomo, tu pewnie miliony jakichś uników będziemy robić, zwłaszcza z takimi zwiadowcami, którzy również robią tych uników bardzo, bardzo dużo, ale tak jak mówię, tu w ogóle było tak, że jeszcze nie ruszyłem awki i chyba w drugi dzień z tego 27 wbiłem bodajże 32, no bo wiadomo, tam kliknąłem warte jakieś klejnoty, mi poleciały jakieś tam itemki, powymieniałem, bo największym problemem był gold na początku, zresztą ja zawsze tak mam, że z tym goldem jest naprawdę duży problem u mnie, no a dopiero później jakoś to wygląda w miarę sensownie, więc do tym problemem był gold, ale porobiliśmy tam jakieś, tak jak mówię, warty i tak dalej, no i po prostu ten goldzik został, powiedzmy, doładowany do tego naszego konta, dzięki czemu wykopaliśmy gemy, zmieniliśmy itemki, no i po prostu jakoś z tymi itemkami nowymi sobie te lożki pocisnęliśmy, gdzie wbiliśmy, tak jak mówię, bez ruszania awki, chyba jakiś 32 albo 33 level, później wiadomo, znaleźliśmy klucz do trzeciego lochu i jeszcze trochę tam podbiliśmy, także nie wyglądało to wcale źle tego drugiego dnia. Tu oczywiście itemek bez dziury, powiem wam, że bardzo dużo mi leciało broni bez dziury i to z lochów. Wczoraj też miałem taki, chyba wczoraj, albo przedwczoraj, już nie pamiętam, miałem takie coś, że mi się wyrolowały dwie bronie na właśnie 3 staty i nie miały one dziury, więc no strasznie bolało, można by powiedzieć. Tu mamy piekielną bestię, jeszcze wam mogę pokazać, to jest boss drugiego lochu. Strasznie bolało, no bo jeszcze nie miałem kowala, nie? Tak na tym etapie, no to już by było bez problemu, bym się cieszył, bo po prostu bym sobie zrobił dziurę u kowala. No a tu jak sami widzicie, jeżeli chodzi o to na tym naszym zabójcy przed kowalem, no to był, no, ból serca, nawet wstawiłem screena tam chyba na Discorda gildyjnego, gdzie tak jak mówię, no dwie bronie obok siebie, dwie tam bodajże na 3 staty, na żadna bez dziury, i tak jak mówię, z lochów również mi bardzo tych dużo broni leciało bez dziury, co na początku było dość uciążliwe, no ale po kowalu to już mniejsza z tym i po prostu mogliśmy sobie lecieć dalej. Dobra, no tu blokujemy coś. Tak więc, w sensie piekielna coś blokuje, my robimy dużo uników, tak więc tak to wygląda. No długi ten odcinek wyszedł, więc ja już jestem troszeczkę, można powiedzieć, z energii, w sensie taki, no wiecie o co chodzi, że już długo go prowadzę, no ale tak jak mówię, na szybko jeszcze te lochy sobie poprzeglądamy. Niby zapisywałem takie najciekawsze, ale bardzo was tu nie chcę męczyć, możecie sobie patrzeć na daty, bo jak ktoś gra w tą grę długo, to zna mniej więcej po nazwach, jakie te lochy są. Tutaj mieliśmy 9, to był pierwszy dzień, o ile się nie mylę, nie, to już był drugi, to już była sobota, czyli z pierwszego dnia wam w sumie nic nie zapisywałem, no bo te lochy, no to wiecie jak to wygląda. Tu w ogóle, poczekajcie, tu mamy tą Banshee, czy ja tą meduzy wam nie zapisałem, bo mi się zbugowała i nie było już w ogóle dostępnej, na żeby zapisać. Jadowitego smoka, który pamiętamy, że się z nim na przykład na magu męczyłem bardzo mocno, no to tutaj mi padł praktycznie za darmo, dosłownie kilka grzybów, no i właśnie to jest fajne w tym, że ten jadowity smok i generalnie, że te postacie pokroju tam wojownika czy zwiadowcy padają na tym zabójcy dość szybko i nie trzeba jakoś wcale się tam mocno napinać, czy to o zmianę gemów, czy to o statystyki, bo po prostu uniki robią tutaj robotę. No ale tak jak mówię, jadowity smok również nam padł w miarę szybko i on mi bodajże dał 69 level, z którym skończyłem drugi dzień. I później tam miałem bossa tego lochu, czyli tak jak mówię, to był zwiadowca, którego w teorii mógłbym kliknąć, no bo to jest tam, wiecie, no zabójca na zwiadowcę, no to kwestia uników, mimo że tam procentów nie miałem jakichś dużych, ale mogłem coś pokombinować, z tym, że nie miałem już niestety awki sobie nie zostawiłem, bo bardzo dużo awki poszło na tą meduzę, żeby tego golda uzbierać, żeby te statystyki zboostować i tą meduzę po prostu pokonać, więc za bardzo tutaj, jeżeli chodzi o tą awkę, to nie pomyślałem, nie zostawiłem, przez co nie miałem już i tak jak dobić tego 70 levela i generalnie tam klucza i tak dalej. No pupili i tak bym nie złapał, bo mówię, awki nie było, więc po prostu na tym levelu zakończyłem ten drugi dzień. No i właśnie o tym królu jaszczurze mówiłem, którego tu pokonaliśmy już wczoraj, jak widzicie, zacząłem o 19:15, tu mamy jakiegoś gremlina, ducha wulkanu wam już pokazywałem, no i możemy sobie obejrzeć w sumie tą Banshee, niech będzie, bo to jest mag, więc tak jak mówię, zawsze no ciekawa
walka, jak to tu wyglądało. Póki co żadnych krytyków, teraz druga broń dała nam krytyka. No i w tym momencie, dobra, teraz cyk, cyk, tu jakieś zwykłe. Ona też tu w sumie nie biła jakoś bardzo krytyków. Zobaczcie, bardzo malutko HP nam zostało, ale grunże pokonana. No i na sam koniec Monster Name 000. Walczyliśmy z adminem, jak sami widzicie, czyli z samym sobą po prostu odwróconym. Odbicie lustrzane nasze dało nam malutkę expa, no bo 119 poziom tego moba, nie? Wiadomo, że exp, który dostajemy za lochy, jest adekwatny, jest zależny bardziej od tego, jaki mob ma level. Dlatego też właśnie w tej strefie mroku, pamiętacie co ja robię na magu, zostawiam sobie to odbicie lustrzane, bo jak tam wbijemy ten 393 level, to po prostu da nam to 300 milionów expa zamiast tam, nie wiem, 200 milionów czy ile by tam nam dało, jeżeli od razu byśmy to odbicie lustrzane pokonali. Więc okej, tak ta walka wyglądała. No tutaj wiadomo, że akurat z tym idzie bardzo łatwo. Tutaj większym problemem jest maszyna do zabijania, której chyba nie zapisałem dla was. Zapomniałem o tej maszynie totalnie. Zaraz wam tu jeszcze sprawdzę, może gdzieś się ją tam zobaczy, ale dużo tych tornad zrobiliśmy po drodze, więc raczej totalnie zapomniałem, totalnie mi wyleciało z głowy, jak już ją pokonałem. Czekajcie chwilę. Dobra, jestem, standardowo budzik, już tyle nagrywam, że zapomniałem totalnie, że miałem budzik, żeby sobie kupić skipa na W50, ale to już mniejsza z tym. I okej, czyli tak jak mówię, chyba tej maszyny do zabijania nie mam, dokładnie, bo tu już się zaczynają powoli te strefy mroku, w sensie te tornada, tu już mamy jakieś tam chogniki i te inne pierdoły, tu mamy tą twierdzę posępnego czerepu, więc no niestety maszyny zapomniałem totalnie zapisać. Jak już ją pokonałem, to się już tak podpaliłem, że mogę dalej cisnąć, że po prostu totalnie mi to wyleciało z głowy. Dobra, nie wiem, który dzisiaj level wbijemy po awce, może jeżeli jakieś tam jeszcze środowiska porobimy, to ten 137, może 138 by nam się udało, także nie ma tragedii. Tyle, ja wam dziękuję pięknie za uwagę, długi odcinek, ale mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, to zostawcie kciuka w górę, subskrybujcie z dzwoneczkiem, wbijajcie na Discorda dla widzów, możecie wbijać na Twitcha, no i śledźcie po prostu tą seryjkę, bo na dniach pewnie znowu coś nagram, wiadomo, tutaj będzie to jakoś w miarę ładnie szło. Także ja wam dziękuję pięknie jeszcze raz za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!